A Kuku w bardzo słoneczną niedzielę 20 listopada, tam na latarni sobie siedzą mywy. Co jak wiecie we Wrocławiu jest naturalne, albowiem Wrocław przy morzu jest. Przy morzu o różnych dziwnych rzeczy, ale mniejsza z tym. W każdym razie ja bardzo spontanicznie postanowiłam się wybrać na... Taką giełdę motocyklową, do której w pewnym sensie poniekąd zachęcił mnie Marcin. I zapraszam Was od razu do taka polecajka do Marcina. A ja tymczasem, ponieważ nie znam się aż tak szczególnie na motoryzacji, żeby Wam o tym opowiadać, co widzę, więc znawcy na pewno sami rozpoznają temat. Natomiast chcę Wam pokazać tylko po prostu. Jak taka giełda wygląda? Z samym Marcinem nie udało mi się spotkać. Minęliśmy się dosłownie o kilka minut, ale nie szkodzi, co się odwlecze, to nie ucieczę. Natomiast y, musiałam też wyciszyć głos, ponieważ na którymś stoisku puszczano muzykę. No i wiecie, jak to bywa. Tymczasem pan, ziejący stuletnią korzelnią, zachęcał mnie do zakupu radia. A tak na marginesie to takie radia z oczkiem. Pamiętam, jeszcze gdzieś u babci stało w starym domu. I to była taka frajda móc pobawić się i popstrykać tym zielonym oczkiem. A takie radio no to typowe perełki. Też myślę, że część z Was gdzieś pamięta albo z własnego dzieciństwa, albo przynajmniej gdzieś, że u rodziców takie stały. No i oczywiście. Cała masa przeróżnych części motoryzacyjnych. A tutaj stoi Harley. No i tenże Harley, jak się dopytałam, jest z roku 2004, więc taki niestary. No, można powiedzieć, że pełnoletni. Ładnie wygląda. A ja. No, a ja cóż. Znam się naprawdę jak są na gwiazdach. Jestem tylko osobą, która jeździła na motorze jako pasażer. I to w dodatku 100 lat temu. Nie wiem, czy się przyznawać w takim układzie, no ale <laughs> myślę, że wybaczycie. W każdym razie. Hmm, oczywiście są też stoiska z przeróżnymi akcesoriami typu tak jak widać rękawiczki, czapki, różne nakładki. Oczywiście sprzęt do ubijania łosi przydrożnych. Można też od razu je oprawić, gdyby ktoś miał życzenie. Ewentualnie gdyby ktoś jednak zajechał w dżunglę, to też można się przebić, nie ma problemu. W każdym razie osprzęt jest wszelkiej maści. No i oczywiście ubrania. A tutaj pan mi pokazywał tablicę. Mówił, że są oryginalne, jeszcze przedwojenne, a więc z okresu polskiego, ale z kolei z okolic Stanisławowa. Czyli taka ciekawostka. Gdzieś tam ktoś znalazł w jakiejś szopie ze starego motocykla. A oprócz tego taki ciekawy dystrybutorek na wózeczku. Też fajna rzecz, żeby gdzieś sobie postawić, jeżeli ktoś ma gdzie postawić oczywiście. Cała masa przeróżnych butników. Te butniki są podobno oryginalne, ale sama tablica to już jest dorobiona współcześnie. Natomiast mnie zaciekawiły te buteleczki, ponieważ na pewno nie są z ziemi, dlatego że mają jeszcze. Papierowe etykiety, a te w ziemi na pewno by takich nie zachowały, a to jest jakiś tam kirś, coś tam, eliksir wiśniowy. Podejrzewam, że takie skrzyżowanie amola z wiśniówką, ale nie bądźmy drobiazgowi. W każdym razie można zaopatrzeć się we wszelkiego rodzaju naszywki, kurtki, spodnie, no wiadomo, że dla każdego coś miłego. A dzień naprawdę przepiękny i jeszcze taki samochodzik tutaj na lawecie, ale być może nawet można było go przetestować. Natomiast tu jest taki plac, na którym stoją, przynajmniej wcześniej stałe, bo ja już przyszłam trochę później, dlatego się minęłam z Marcinem, stałe stare samochody. Można nawet i takie amerykańce, wiecie, Elvis Presley, te sprawy, te klimaty. Ale na razie został tylko trabancik, maluszek wypolerowany na wysoki połysk. No i właśnie takie auta. Każdy podejrzewam mógł znaleźć coś dla siebie czy brakujący reflektorek, czy jakiś bagażnik, oponkę, jakieś tam gaźniki, cudawianki. No, mówię, dla mnie to czary Mary. To jest na pewno dla pasjonatów, którzy się na tym znają, ale były też stoiska i z różnymi innymi rzeczami. Tutaj też. Coś w rodzaju takiego mikro mikrostoiska ze starociami. Nie było tego może dużo akurat tutaj. No, ale hmm. jednak coś tam się trafiło. Przynajmniej do pooglądania gdzieś między tymi wszystkimi felgami, kluczami innymi cudami motoryzacji. Dużo złomu, jak widać, jest i podkowa i przeróżnego rodzaju tam były klucze, młotki, różne jakieś tam haczyki, zawieszki no i tester trzeźwości. Taka ciekawostka przyrodnicza. A tutaj z kolei akcesoria i skórzane, i biżuteryjne, związane głównie z logo Harleya, czyli różne chustki i takie kocyki polarkowe, a nawet, proszę bardzo, różowe towarzyszki. <grym> Naprawdę dla każdego coś miłego. No i oczywiście motywy czaszkowe. Chociaż powiem Wam, że właśnie u Marcina w sklepie są bardzo fajne czachy. Jak ktoś lubi te klimaty, to po prostu możecie odnaleźć sobie Marcina. On tam z kolei prowadzi sklep. Super, ma ten sklep, naprawdę taki. Mówiąc kolokwialnie, wypasiony po prostu. Lejwis brutalnie w życiu. Patrzcie, jakie czapy fajne. A ja powoli też już tam zmierzałam sobie do wyjścia, ale jeszcze zahaczyłam o tutaj takie stoisko, pięknie sobie te motorynki. Lśniły w słońcu, pomimo tego, że troszeczkę pordzę wieluszki, ale w wpadł mi ten wiklinowy wózek. Nie wiem, czy wożono w nim faktycznie dziecko, chociaż coś mi dzwoni, że dziadkowie gdzieś na strychu mieli bardzo, bardzo podobne, i nawet były zdjęcia, chyba jak mój tato, był taki malutki bejbuś, ale głowy sobie nie dam uciąć. W każdym razie wózeczek rewelacja. Jeżeli ktoś miałby gdzie postawić, bardzo fajna pamiątka. A to już stoisko, jak trafiłam na niemal koniec, właśnie Marcina, gdzie przywitali mnie przemiło Monika i Błysy. Oni się już składają powolutku, a tu właśnie jest flacha. Marcinowa. Znaczy właściwie ich wspólna, tak myślę. I też przeróżnego rodzaju. I pierścienie wszelkiej maści, i różne inne akcesoria, i kubki są, i blachy, i takie puszki na herbatę, czy na jakieś inne rzeczy. Naprawdę cała masa ciekawych rzeczy. Także warto, jeżeli ktoś się takimi rzeczami interesuje, i całą masą takich Gadżetów motoryzacyjnych, typu właśnie przycin przycinki, przypinki, breloczki, wszelkiego rodzaju naszywki, maście na różne bule egzotyczne, blachy takie pamiątkowe czy imienne. Tutaj po prostu akurat jest ułamek tego, co oni mają w sklepie. Książki również związane z motoryzacją i to by było na tyle. Ani jednej chmurki. Minus 5 na liczniku. A ja powoli wychodzę z terenu I będę się kierowała właśnie tam. jeżeli przebrnęliście przez to ze mną, to dziękuję Wam z serca.